Kto ostatnio wyjdzie z basenu, wygrywa 1000 zł. Postawmy tutaj taką informację i zacznijmy z tyłu budować basen. Więc zbudujmy oczywiście kontury i teraz zróbmy w głębie i wylejmy w środku pełno wody. W tym momencie mój przyjaciel będzie musiał wskoczyć do basenu i wytrzymać jak najdłużej. Tylko jak widzicie, tutaj lecą bąbelki i niedługo będzie się dusił. Tak więc, żeby nie zabierało mu serduszek pod wodą, musimy zrobić jakieś przejście. I w tym miejscu w rogu basenu będzie takie zejście na dół i zrobimy tutaj wielkie pomieszczenie. I jeżeli mój przyjaciel zleci sobie tutaj i wyjdzie, to będzie mieć chwilę na odetchnięcie. Ale w tym miejscu od razu połóżmy sobie command bloka, który będzie tajna komenda. I napiszmy tutaj komendę efekt P poison 10001. I w tym momencie, jak mój przyjaciel zleci na dół i nadepnie na tego command bloka, to dostanie efekt trucizny i będzie go cały czas biło. I żeby przeżyć w tym basenie, będzie musiał on wykonać zadanie. Ponieważ po rogach porozmieszczajmy, widzowie, takie wodne TNT. I żeby mój przyjaciel przeżył, to będzie musiał je odpalić. I porozstawiajmy wszędzie taki oto redstone. A dźwignia, żeby to zrobić, będzie na przykład w tym miejscu. I mój przyjaciel, mając ten efekt, będzie musiał szybko zebrać redstone'a i ustawić go w taki sposób, żeby on odpalił te TNT. Jak to szybko odpali, to te TNT wodne się odpali i wybuchnie. No i wtedy on przeżyje w tym basenie. I następnie będzie mieć tutaj kolejne przejście. I te pomieszczenie ustawmy całe z bloków takiej wody, widzowie, po której da się chodzić. I w tym pomieszczeniu, widzowie, będzie podnosić się woda. Jak widzicie, jest już jej coraz więcej. I potem będzie jej jeszcze więcej, aż, widzowie, zaleje całą tą salę. I wtedy mój przyjaciel się utopi. Dlatego będzie musiał on grać na czas. I w tym miejscu postawmy sobie takie sekretne drzwi, które będą miały kod. I ustawmy ten kod na 100 tysięcy. Czemu 100 tysięcy? Bo chcę mieć tyle subskrypcji, więc subskrybujcie kanał. I tutaj przy drzwiach połóżmy takie oto zadanie. Czyli taki malutki rebus, 100 i doła przekreślone, czyli 100 plus 1 razy 1, czyli 1 minus 1 to 0 plus 5 zer. Czyli wychodzi 100 tysięcy. I jeżeli oczywiście mój przyjaciel to wpisze, to będzie mógł przejść dalej. A tutaj będzie jeszcze ciężej, ponieważ zróbmy tutaj takie oto duże pomieszczenie. I w tym pomieszczeniu będzie taki mały parkour. A raczej taka wąska dróżka do przejścia, gdzie będzie naprawdę ciężko utrzymać równowagę. I doprowadźmy ją do samego końca, do tego oto miejsca. Zróbmy jakieś utrudnienie, czyli skoki przez te barierki. I jeżeli mojemu przyjacielowi się nie uda, to spadnie na dół. Ale na dole będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie, ponieważ tutaj wszędzie wylejmy dużo wody i rozstawmy tutaj takie oto rekiny. Czy wy widzicie, co ja trzymam w ręku? Czekajcie, postawmy tego rekinka i wow, czy wy go widzicie? On jest, widzowie, taki straszny, jakie on ma zęby w ogóle. Nie chciałbym wpaść w jego szpony. Poza tym mam jeszcze mamę rekina. Czy wy widzicie, jak to wygląda? Połóżmy ją też gdzieś na dole. Nic nie widzę, co to jest. Czekajcie, uwaga, postawmy go i what? Jak to, widzowie, z dołu wygląda? One naprawdę żyją i pożerają ludzi. Dajmy więcej tych rekinów. I dobra, widzowie, wydaje mi się, że tyle ich starczy. To i tak już jest naprawdę niebezpieczne. Zobaczmy, czy w ogóle da się to przejść, widzowie. A, da się! Ale jest naprawdę ciężko. Jeżeli mój przyjaciel przejdzie, to będzie mieć kolejne zadanie. I tutaj w tym pomieszczeniu będą zjeżdżalnie. Dlatego zróbmy miejsce na wejścia do nich. Tutaj będzie jedna, w tym miejscu druga. No i na końcu trzecia. Zaznaczmy je oczywiście kolorami. Tu je będzie żółta, w tym miejscu niebieska i na końcu czerwona. I każda będzie miała inny poziom trudności. Przegróćmy je tutaj w taki oto sposób i zróbmy tutaj zejście takie na dół. Okej, no i wygląda to świetnie. I pierwsza zjeżdżalnia będzie miała taką żółtą wodę, więc jeżeli sobie tutaj zleci, to na samym dole będzie czekała na niego pułapka. A mianowicie, widzowie, taka oto tęczowa woda, która zabija, jeżeli się wejdzie. Uwaga, zobaczcie, wpisuję sobie game mode i od razu deadam. Następna będzie niebieska i tutaj wylejmy też taką normalną niebieską wodę i to będzie dobra zjeżdżalnia. Ale zróbmy jeszcze ostatnią, czyli czerwoną, i ona też będzie zła. Uwaga, tutaj sobie oczywiście wylejemy taką czerwoną wodę i ui, będzie się zjeżdżało. I na samym końcu postawmy tutaj, widzowie, takie oto kolce, na które mój przyjaciel się nabije, no i niestety umrze. Tak więc jeżeli wiemy, że tą środkową, to przejdzie sobie tędy i będzie mógł tutaj zlecieć dalej. I w tym pomieszczeniu będzie zamarznięty basen, dlatego tutaj przejdzie, dajmy taki właśnie zamrożony, zbity lód, a na ścianach dajmy, widzowie, śnieg. I w tym momencie naprawdę wygląda to jak zamarznięty basen. Dodawajmy tutaj na przykład jakieś takie bałwanki. Świetnie. I czemu one się tak na mnie patrzą? W tym miejscu zbudujmy, widzowie, takie malutkie iglo i zróbmy tutaj oczywiście wejście. I w środku dajmy jakieś rzeczy. Na przykład takie białe łóżko, jakaś szafeczka, crafting table. W tym poziomie chodzi o to, aby mój przyjaciel znalazł ukryty przycisk, który gdzieś tam ukryjemy i będzie on otwierał oczywiście te drzwi. Tak więc ten przycisk w sumie możemy sobie ustawić tutaj pod tym łóżkiem. Wydaje mi się,
że w tym miejscu będzie to naprawdę dobra opcja. Dajmy tam na dole jeszcze, widzowie, lód i dajmy może taką oto dźwignię. I teraz pod nią w sumie zróbmy sobie mechanizm redstone'owy, który będzie prowadził do tych drzwi. Tak więc zróbmy sobie to, widzowie, oczywiście pod ziemią. I uwaga, tutaj jest ta dźwignia, świetnie. Dokąd ona pali ten redstone? Dotąd. Tak więc musimy w tym miejscu postawić repeatera, który będzie odpalał jeszcze dalej. I musimy ten redstone poprowadzić do drzwi, więc niech idzie sobie tą stroną. Tutaj niech pójdzie w górę. Uwaga, świetnie, działa. Teraz musimy tylko zakryć tą drogę. I proszę bardzo. Teraz drzwi są otwarte, bo dźwignia jest kliknięta. Ale jeżeli ją oczywiście tutaj odhaczymy, to te drzwi się zamykają. Świetnie. Teraz musimy zrobić więcej rzeczy, żeby mój przyjaciel nie znalazł tego przycisku. Dlatego dodajmy tutaj troszkę oto drzewek takich, które będą oczywiście zamarznięte. I zróbmy tutaj też taki domek, który będzie atrapą i tutaj w nim nic nie będzie. A nawet, widzowie, dla zmyłki dajmy tutaj dużo przycisku, żeby mój przyjaciel się zastanawiał, o co chodzi, żeby je klikał. No i jeśli jakimś cudem znajdzie przejście i wyjdzie stąd, to zróbmy kolejne pomieszczenie. I w tym pomieszczeniu będzie labirynt. I jak dobrze wiecie, ogień wygląda w taki oto sposób. Ale możemy zmienić jego kolor, rzucając w niego, widzowie, taką niebieską wełną. Wow, czy wy to widzicie? Tutaj jest niebieski ogień. Taki wodny. I właśnie w taki sposób zróbmy tutaj, widzowie, labirynt ogniowy. Będzie to naprawdę ciężkie. Okej, widzowie, no i zobaczcie, jak to zaczyna wyglądać. Naprawdę epicko. Tak więc dobudujmy sobie jeszcze więcej tego labiryntu. I w tym miejscu, widzowie, będzie wyjście. Zobaczcie, jak ciężko będzie tam się dostać. Naprawdę nie widać w ogóle, gdzie tutaj można przejść. Ale jeżeli mój przyjaciel przejdzie ten labirynt, to dalej będzie mieć kolejne pomieszczenie. I w tym pomieszczeniu będą dwa pokoje. Jeden będzie z tej strony, a drugi tutaj. Ogródźmy je oczywiście. Jeżeli mój przyjaciel wybierze ten pokój po lewej, to to będzie zły wybór. Dlatego dajmy tutaj dispenser i oczywiście obok tego redstone i dźwignię. I w środku będzie jakiś mobek. Ale dajmy mu jeszcze uzbrojenie i mój przyjaciel będzie mieć taki miecz wodny do dyspozycji. Patrzcie to, jak on wygląda. On jest naprawdę bardzo silny. Tak więc dajmy jeszcze jakiegoś mobka do pokonania mojemu przyjacielowi. I dajmy, widzowie, w tym dispenserze takiego niebieskiego creepera, który jest naprawdę niebezpieczny. Czy wy to widzicie? To jest wodny creeper. I będzie musiał on sobie z nim poradzić. Ale jeżeli wybierze oczywiście drzwi po prawej stronie, to będzie mógł przejść dalej. Dajmy tutaj dużo kości, no i niech się cieszy. A tutaj będzie przejście dalej. I zbudujmy tutaj takie czerwone pomieszczenie w kolorze pimpka. I porozstawiajmy tutaj różne rzeczy, żeby to wyglądało jak mieszkanie jego. Tutaj jakieś szafeczki, półki, taki oto zlewik, szafeczki, lodówka, czerwone łóżko. No i porozstawiajmy tutaj bardzo dużo glonów, jakby to było, widzowie, wszystko zarośnięte. Okej, no i wygląda to naprawdę dobrze. I postawmy, widzowie, w tym miejscu na przykład command bloka, który będzie wykonywał komendę pomniejsz P. I jeżeli tutaj oczywiście mój przyjaciel sobie nadepnie, to stanie się, widzowie, taki mały. Czy wy to widzicie? W takim wielkim pomieszczeniu. No i będzie musiał on znaleźć przejście. A te przejście, widzowie, będzie ukryte pod tą szafą. Tak jest, tutaj wejdźmy sobie do niej. I uwaga, zobaczcie, jak jesteśmy mali. I tutaj może robimy sobie, widzowie, tajne przejście dalej. Więc weźmy sobie, widzowie, do rączki taką malutką łopatę i teraz budujmy sobie sekretne przejście dalej. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie ma opcji, że on to zobaczy. Zobaczcie, tutaj nic nie widać totalnie. Naprawdę, to jest tak ukryte świetnie. Ale zróbmy sobie te przejście oczywiście dalej. I tutaj będzie kolejne zadanie. A mianowicie, widzowie, w tym miejscu będzie musiał uciec. Ponieważ tutaj zróbmy sobie taką oto barykadę. A będzie tutaj, widzowie, taki oto szczur, który będzie chciał zabić mojego przyjaciela. I oczywiście go wypuścimy, a on będzie musiał uciekać w tą stronę, widzowie, jak najszybciej potrafi. I wtedy wpadnie tutaj na dół, a tutaj będzie kolejne pomieszczenie. A mianowicie, widzowie, wylejmy tutaj bardzo dużo wody, żeby on też taki mały wyleciał tutaj na dół do wody. Okej, świetnie. I dajmy tutaj, widzowie, taką oto motorówkę. Czy wy to widzicie? Mój przyjaciel będzie mieć challenge przejechać oczywiście jakiś dystans, ale będą tutaj różne przeszkody. Tak więc zróbmy te przeszkody z takich bloków lawy. Czy wy to widzicie? Jeżeli on w to wejdzie, to oczywiście dostanie obrażenia. Zróbmy to w taki oto sposób. I postawmy, widzowie, tutaj po bokach takie działka, które strzelają do graczy. Zobaczcie, jak one wyglądają. Dla przykładu, widzowie, zrespmy tutaj zombiaka, a one będą w niego strzelać. Zobaczcie, jak to wygląda, widzowie. To jest naprawdę najcięższy basen na świecie. I ten zombiak zaraz dednie, o tak. I widzowie, one będą atakować też mojego przyjaciela na łódce. Tak więc dajmy je oczywiście z tej strony też. I nie będzie to taka łatwa przeprawa. A tutaj już będzie, widzowie, koniec. Zróbmy tutaj, widzowie, takie oto drzwiczki, gdzie będzie mógł się schować mój przyjaciel. I napis gratulacje. Oraz tutaj przed wojskiem, widzowie, takie oto balony. Chodźmy, widzowie, przeżyć w basenie pimpka, a potem on będzie musiał przeżyć w moim. Okej, jesteśmy w basenie pimpka. Jeżeli wytrzymamy, to wygrywamy. Pimpek, jestem u ciebie na basenie. Ale czemu tu jest tyle tsunami? Nie gadaj tyle, Luczek, tylko wskakuj. Jesteś już w basenie. A co to jest, widzowie? Jestem w basenie pimpka. Muszę tutaj wytrzymać. Ale czemu?
czemu to jest takie tsunami wielkie? To mnie zaleje, czy co? Szybko, Luczek, wskakuj do basenu, bo zaraz cię zaleje i nie będziesz mógł oddychać! O nie, widzowie, patrzcie, jak wysoko jest ten tsunami i zaraz mnie zaleje! A ja chcę wytrzymać w tym basenie Pimpka. Dobra, wchodzę na ten wielki basen, wow! Dobra, Pimpek, ale ten basen jest epicki, a tutaj jest, wow, wejście do wody. Wskakuj tutaj i nie możesz teraz z niego wyjść! No dobra, Pimpek, przecież wiesz, że chcę wytrzymać i wygrać nagrodę. To jest łatwe, przecież kurde, patrz jak mi się udaje. Widzę, że jesteś samotny, Luczek. To może dam ci jakieś towarzystwo, może takie rybki? Ale fajne rybki, ej, przecież to jest takie proste. Ja wytrzymam w tym basenie nawet 100 lat. Ja tak mogę całe życie. Meduzy, co to jest? Dobra, meduzy mogą być parzące, Pimpek. Dawajcie, meduzy, musicie uderzyć Luczka. Nie, widzowie, tylko nie meduzy w basenie. Co to jest, Pimpek? A czekaj, spróbuję je dotknąć. Czy one mnie będą biły, czy nie? To są chyba takie polskie meduzy, one nie gryzą w wodzie. Hejka, meduski, ale fajnie. A nie, jednak mnie biją, dostałem obrażenia. To jest grane. I dobrze ci tak, haha, ale to i tak jest za proste. Jak to za proste? Przecież kurde, te meduzy są jakieś dziwne. Nie chcę wśród nich pływać, mam jakieś obrażenia. Żebyś wyszedł szybciej, może ci pomogę i użyję tej piły. Nie, Pimpek, tylko nie rób piłą. Czemu ty chodzisz z piłą łańcuchową? Na pewno nie wyjdę. A, mam jedno serduszko, widzowie, za chwilę przegram i normalnie nie wytrzymam w tym basenie. Masz jedno serduszko? Ale fajnie, to teraz zakryjemy ci i nie będziesz mógł oddychać. Nie, Pimpek, co ty robisz? Przecież ja się uduszę w tym basenie. Ja mam naprawdę tylko pół serduszka. Nie rób tego, błagam. No nie, ja chcę wytrzymać, ale pod wodą będzie ciężko. Lepiej nabierz powietrza, bo zaraz ci się skończy. Nie, Pimpek, naprawdę nie mam już miejsca w tym basenie, ja chcę wygrać nagrodę. I uwaga, ostatnie szkła. Nie, Pimpek, patrz, ja mam tutaj tylko jedno miejsce, żeby oddychać. Nie rób mi tego, błagam. Taki Luczek. Nie, co jest? Kurde, lecą mi, widzowie, bąbelki. Co ja mam teraz zrobić? Pimpek, jestem wśród tych meduz. Czekaj, tu jest jakieś przejście. Szybko, szybko, nie mogę detnąć. Dawaj tędy. I tu jest jakaś zielona woda. O ja, Pimpek, przeżyłem. Tylko ja jestem w jakimś innym basenie. No jak ty to zrobiłeś? Prawie byś się utopił. Nie wierzę w to. Ten twój basen jest dziwny, ale wytrzymam w nim normalnie. Chcę wygrać nagrodę. A zobaczymy, jak ty sobie poradzisz w moim potem. Dobra, Luczek. Za to, że przeszedłeś do drugiego basenu, to weź tą miksturkę i się wylecz. Wow, dostałem pół HP. Widzicie, to widzowie, mam pół paska. Ale super, dzięki, Pimpek. Uwygram normalnie tą nagrodę. Ale myślisz, że to jest takie proste? Nic z tych rzeczy, patrz co mam. Nie, Pimpek, tylko nie miotać ognia w basenie. Dobra, nie rób tego. Ja muszę się schować szybko do tego, do wody, widzowie. Co ten Pimpek odwala? Ty jesteś szalony. Chodź tu, Luczek, muszę cię spalić. Nie, co ty robisz? Widzowie, szybko, o, mam rybkę. Zjem sobie rybkę, fajnie. Ten miotacz ognia nie działa w wodzie, no wyłaź na zewnątrz. Na pewno nie wyjdę, dobra, widzowie, musimy wejść do wody. A tutaj jest jakieś przejście, tylko gdzie ono prowadzi? Tutaj z tego, co widzę, jest jakaś skrzynka. Czekajcie, podejdźmy sobie do niej i ona jest na kod. Pimpek, jaki jest kod w tej skrzynce? To jest najprostszy kod, jaki możesz sobie wymyśleć, serio. Najprostszy kod? Czekajcie, widzowie, może 0000, nie. Może 1111? Też nie. A może 1234 i uwaga, mam! Wow, mam tutaj jakieś potki do oddychania chyba pod wodą. Ale super, czekajcie, widzowie, czy teraz... Patrzcie, nie lecą mi serduszka pod wodą w basenie. Haha, ej, Pimpek, ja to chyba wygram. No nie wierzę, muszę tutaj wejść, chodź, muszę cię rozwalić, no. Nie, co ty, Pimpek, robisz? No dobra, Luczek, wygrałeś, wyłaź stąd, nie mam siły się z tobą bawić. Widzowie, przeżyłem w basenie Pimpka i wygrałem. To teraz, Pimpek, chodź na mój basen, tam już nie będzie tak łatwo. I proszę bardzo, Pimpek, witam w moim teleturnieju. Kto ostatni wyjdzie z basenu, wygrywa 1000 zł. Więc teraz musisz wejść do basenu i przeżyć jak najdłużej, Pimpek. Ale to będzie proste, no to wskakujemy. No i teraz co, myślisz, że będziesz mógł sobie tak właśnie głową wychylać się? Ale nic z tych rzeczy. Ponieważ w tym momencie, tak jak ty mnie, ja muszę cię zamurować. Nie, nie rób tego, o nie, szybko, szybko. Nie możesz wyjść z basenu, Pimpek, inaczej przegrasz. I uwaga, Pimpek, twoja ostatnia deska ratunku właśnie cię zamyka w moim basenie i musisz przeżyć jak najdłużej. Nie, no dobra.
No i teraz Pipek, szybko! Zabierają ci serduszka, znaczy ten, bąbelki, musisz znaleźć jakieś przejście, w rogu jest przejście, szybko, widzę. Szybko, widzę to, o tak, tutaj chyba schodzę na dół. Tak jest, już się nie będę podpowiadał, o i teraz widzę, że jesteś w sali i dobrze, gratulacje, przeżyłeś. Biję mnie pomocy! O tak, Pipek, teraz masz efekt bicia, ale spokojnie, skup się, musisz teraz zebrać redstone i podpalić jedno wodne TNT, wtedy zleci ci stary ten właśnie efekt bicia, więc szybko, bo jesteś rybką w basenie, szybko zbieraj! I tutaj masz ten, dźwignię, widzisz to? Widzę tą dźwignię, dobra, zebrałem już chyba wystarczająco redstone'a. Teraz to przeciągnę do TNT i uwaga, mogę to odpalić i odpalam! Tak jest, teraz będzie dużo wody! No i gratulacje, Pimpek, jesteś znowu w wodzie, widzisz to, cała sala się zalała. O nie, nie mam powietrza, muszę znowu szybko znaleźć wyjście. Dobra. Świetnie, Pimpek, a teraz masz kolejne zadanie dla ciebie i jesteś w pomieszczeniu, gdzie będzie podnosiła się woda. O nie, naprawdę? Muszę szybko z niego uciec. Tak jest, w tym miejscu masz drzwi i masz zadanie, ale musisz się pospieszyć, bo za chwilę poziom wody wzrośnie. O nie, Pimpek, widzisz, już jest pierwszy poziom wody, jeszcze dwie kratki i zaleje nas, więc... Mam jakiś obrazek, który przedstawia chyba stodołę i jest skreślony napis doła, czyli zostaje 100. Tak jest, Pimpek, pospiesz się, bo za chwilę nie będziesz miał jak myśleć. I widzisz to, Pimpek, już zalało połowę sali, za chwilę się udusisz. Dobra, szybko, czyli w takim razie od 100, no dobra, no to chyba 100 tysięcy, prawda? Tak, dobrze zrozumiałeś tą zagadkę, musisz teraz te drzwi otworzyć i przejść dalej, uwaga. I proszę bardzo, udało ci się, gratulacje, dawaj, przechodź. I gratulacje, ale teraz masz ciężki parkour, a pod tym są głodne rekiny. Proszę, tylko nie rekiny, ale ja się ich boję. Jak tam wpadniesz, to będzie naprawdę lipa, dawaj, Pimpek, musisz przejść dalej. Dobra, szybko, muszę to przeskoczyć. Gratulacje, Pimpek. A teraz jest kolejny poziom, czyli zjeżdżalnie. I teraz musisz wybrać jedną zjeżdżalnię z tych trzech. O tak, uwielbiam zjeżdżalnię, a najbardziej tę czerwoną. O tak, Pimpek, to jest twój kolor. Tak więc co, zjeżdżaj. Lecę, uhu, ale czemu tu są kolce? Oszukałeś mnie, Lucze. A, wlatujesz, o, tak, Pimpek umarł. Na pewno nie wybiorę twojej zjeżdżalni. Idę teraz do żółtej. No dobra, jak chcesz, to proszę. Musisz teraz szybko sobie zjechać. Jedź, jedź, jedź. I co tam jest? O, jakaś tęczowa woda. Muszę ją dotknąć. O, ja spaliłeś się, widzowie. To był zły wybór. Nie wierzę, ta niebieska zjeżdżalnia będzie dobra. No dobra, zjeżdżam. Tak jest, jest co dobra zjeżdżalnia. I tutaj jest zejście na dół. I teraz będzie kolejny poziom w moim basenie. I jesteś naprawdę blisko wygrania. Granej, Pimpek. O tak, ale tu jest tak zimno, zaraz za mama marznę. No to tak, Pimpek, bo to jest zamarznięty basen. I musisz znaleźć tutaj, o, chyba znalazłeś. Ile przycisków i co, ja mam w coś kliknąć? Tak jest, jeden przycisk otwiera ci te oto drzwi do pomieszczenia dalej. No dobra, to klikam. O nie, czemu żaden z tych przycisków nie działa? No nie wiem, może to jest zły przycisk, a może po prostu zostaniesz tu na zawsze. Nie mogę, tu jest bardzo zimno. Dobra, znajdę ten przycisk za wszelką cenę. Może tutaj będzie i chyba widzę coś pod łóżkiem. Jak ty to znalazłeś? To jest dobre miejsce, Pimpek. W tym iglu właśnie jest przycisk. Możesz sobie go otworzyć, a ja zobaczę, czy się otworzą drzwi. Tak, już słyszałem. Proszę bardzo. I teraz musisz przejść taki właśnie labirynt z ognia z wody. Czaisz to, Pimpek? Wow, pierwszy raz widzę taki ogień. Tylko nie wchodź w go, bo on bardzo pali. Chyba nie będę próbować, ale dobra, muszę znaleźć przejście. Gratulacje, Pimpek. Teraz masz kolejny poziom i musisz wybrać lewą albo prawą stronę, ups. I czemu te drzwi były otwarte? Nie wiem, nie wiem, wybierz jedne z tych dwóch. No ja wybiorę te po lewej stronie. Oj, nie wiem, Pimpek, czy to był dobry wybór, proszę bardzo. Ale mam kozacki miecz i jakiś dispenser. Na twoim miejscu zabrałbym ten mieczyk, bo w tym dispenserze może być coś złego. Co ty mówisz, na pewno wypadnie mi złote jabłko, zobacz. O nie, czemu tu jest creeper? O nie, ją wybuchł, widzowie. O nie, Pimpek, to był zły wybór. Ale przynajmniej mam fajny mieczyk. Te drzwi były dobre, Pimpek. Zobacz, tu jest dużo kości i przejście dalej. Tak, kości moje ulubione. A teraz jest tutaj taki twój pokoik czerwony, cały zarośnięty i zalany. Super, że jest czerwony, ale czemu tu jest tyle glonów? No bo zalała go woda i teraz musisz znaleźć jakieś wyjście z niego. Tutaj widzę komand blok.
oka! Wystarczy, że w niego wejdę? I czemu ja się pomniejszyłem? No tak, Pimpek, dobrze, że się pomniejszyłeś. Teraz musisz znaleźć wyjście z tego pokoju. No nie wierzę, jaką ja jestem mróweczką! Musisz szukać wszędzie, pod łóżkiem i pod różnymi rzeczami. Tyle ci tylko podpowiem. Halo, wyjście, pokaż się! Musisz gdzieś tutaj być! Ty jesteś pod kanapą, nie wierzę! No szukaj, szukaj, ja znajdziesz. Tutaj jest jakaś dziura! O tak, szybko biegnę do niej! Tak, to jest dobre miejsce! O nie, goni mnie szczur! No właśnie, ten szczur miał cię atakować i uwaga, wpadłeś do wody! I teraz, Pimpek, musisz wejść do twojej łódki i przejechać się nią. Ale łódka, tylko muszę uważać na lawę! Tak, lawa jest bardzo zła, Pimpek. I już w sumie tam na końcu jest koniec, więc udało ci się. Tylko teraz uważaj, bo strzelają w ciebie tutaj takie armaty! Ła, boli, 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 dobra, szybko, muszę stąd wychodzić. No i uciekaj, Pimpek, z tego basenu, udało ci się wytrzymać w basenie, gratulacje, wygrałeś.